Panie profesorze, jak wygląda dzisiaj leczenie pacjentów z nawrotowym szpiczakiem nogim? Choroba nadal jest nieuleczalna, ale jest ogromny postęp w czasie życia chorych. Także polega na włączaniu kolejnych schematów chemioterapii. Dzięki nowoczesnym lekom tutaj jest dużo leków do wyboru. Niestety nie wszystkie są refundowane w naszym kraju. A jakie standardy leczenia obowiązują w Europie i czy Polska również te standardy przestrzega? Myślę, że pod kątem terapii pierwszoliniowej to jesteśmy zupełnie w lidze europejskiej i tutaj nie ma jakichś poważnych braków. Natomiast w leczeniu choroby nawrotowej jest kilka nowych leków zarejestrowanych w Europie, których niestety nie mamy na co dzień przez brak refundacji. Jakbym miał wymienić te leki, no to myślę, że takich leków, które są zarejestrowane już kilka lat, to będzie pomalidomid i carfilzomib, które są właśnie dedykowane w tej chwili do terapii nawrotowego szpiczaka, a takim bardzo nowym, obiecującym lekiem to jest daratumumab. A na czym polega mechanizm działania leków immunomodulujących i czy polscy pacjenci mają do nich dostęp? Czyli te leki to leki, które nie tylko działają przeciwnowotworowo bezpośrednio na komórki nowotworowe, ale jakby stymulują naturalne mechanizmy odporności, które dodatkowo jakby współgrają z odpowiedzią nowotworową. Leki, które są zarejestrowane w tej chwili, to jest talidomid, lenalidomid i te dwa leki posiadamy i pomalidomid, który jest lekiem następnej generacji, który nie jest refundowany w tej chwili w Polsce. A jak ocenia Pan efektywność tych terapii? Tych nowych? Różne są, że tak powiem, różni się skuteczność tych nowych leków i najbardziej obiecujące to jest przeciwciało monoklonalne daratumumab. Natomiast i carfilzomib, który jest lekiem bardzo silnym, i pomalidomid są to leki, które są skuteczne i by nam się w terapii na co dzień bardzo przydały. Panie profesorze, a co powinno znaleźć się w wachlarzu terapeutycznym, żeby móc skutecznie walczyć ze szpiczakiem i poprawić jakość życia pacjentów w tej chorobie? Ja myślę, że przydałby nam się przynajmniej jeden nowy lek, żebyśmy mogli zastosować go w trzeciej linii w tej chwili terapii. Ja nie będę wymieniał, który, bo bym był zadowolony z każdej rejestracji tutaj, z każdej refundacji.